Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj zagramy sobie jedną z postaci, już ostatnich moich postaci, które robię tutaj z Naruto Shippuden, z tej jakby drugiej części Naruto, czyli Choji, Akimichi Choji w tej wersji właśnie starszej. Wygląda trochę tutaj jak samuraj według mnie. Wziąłem mu, żeby się zamieniał w paczkę chipsów zamiast w drewno, ponieważ to do niego bardziej pasuje. Weźmiemy sobie mapkę, może tą, no niech będzie ta. Taka kameralna, taka mała. I walczymy, jak widzicie, z Zabuzą. No, może być wyrównany pojedynek, bo Zabuza jest dość wolny, a Choji również jest nie za szybki. Chociaż, no, ja w anime Choji go dość lubiłem. Nie wiem, czemu ludzie go strasznie tak nie lubią. Może dlatego, że jest trochę bezużyteczny, nic tam nie robi za dużo. Ale ja go dość lubiłem. Jeszcze podoba mi się ta jego przemiana od Naruto zwykłego do Shippudena. Wiadomo, tak dość się zmienił. Poza tym nie tylko w wyglądzie, bardziej tak kozacko wygląda, jak i po prostu też umiejętności myślę, bo nie wiem, czy na pewno mu się zwiększyły. Jak widzicie tutaj, Zabuza już nie ma drewna i pięknie zmiażdżony przez wielkie łapy Choji'ego. Podbijanie to jest taki kręciołek. Takie te przewrotki, fikołki, o, brakowałem tego słowa. No i widzicie, jak tu miażdża tego Zabuza, już połowa życie mu zjechała. Zjechałem, no bo dlatego, że wykorzystał od razu drewno, to jest logiczne. No pięknie Choji. Tutaj Choji wygląda jak jakiś kozak, gdy ja to teraz tutaj gram tym. Ale tak naprawdę jest dość słabą postacią w porównaniu do innych. O nie, Zabuza się uwalnia! No myślę, że mimo wszystko sobie jakoś poradzimy. O! Chodź tutaj, no kurde, no jaki to jest frajer. Uwolnił się i napierdziela tymi smokami. Jak ja takich nie lubię ludzi, jak ja takich nie lubię. Ach, i to jest strasznie dużo zadaje rzeczywiście. Obrażeń. Dobra, muszę zacząć blokować się od tego ścierwa. O, już nie ma drewna, no i co teraz? Nie robisz już smoków, chłopcze, nie robisz. Jak, co to? Czemu mnie tak odepchnęło? Oś tu. Co jest? No nie wiem. Dobra, podładujemy się troszeczkę. Znowu smok. Chodź tutaj, Zabuza! Dobra, skończyło ci się uwolnienie, więc teraz może jeszcze nie mogę się uwolnić. A może się spróbuję uwolnić, ale dopiero musi mi trochę zjechać HP. A, nie będę ryzykował. Żryj to! To było łapanie coś jego, nawet fajne. Nie pamiętam w sumie, jaki ma Choji ulti, ale dobra, powiększanie Baikano-jutsu, czy coś takiego. No, myślałem, że to Choji będzie większy, bo nie jest wcale taki wielki, olbrzymi, ale jest w sumie fajne. To jest fajne uwolnienie, takie wiecie, kanoniczne, takie jak Choji naprawdę robi, a bardzo ładnie tu wygląda to wszystko. No i rozwalony Zabuza, zafartym chyba troszeczkę, chociaż nie, bo na początku to drewno mu zjechałem, także ten koleś właśnie tak robi. Banzai Choji Akimichi. Akimichi Choji. No i właśnie ta postać jest taka sobie według mnie w tej grze, ale w anime go bardzo lubię, bardzo jakby cenię. No i dobra, dzięki, do następnego odcinka. Na razie, cześć.